reżyseria? Scenariusz. Występują muzyka, Amarcord. Le manine. Kotki topoli. Szalmanini. Gdy topola zakwita, mroźna zima już znika. Gdy szybują w górze kotki, zimy już jest koniec słodki. Złapałem najpiękniejszego. W naszym mieście kwiaty topoli i wiosna pojawiają się równocześnie. Kotki unoszą się wszędzie. Przybują nad cmentarzem, gdzie wszyscy spoczywają w pokoju. Przybują nad plażą jak Niemcy, którzy nie czują zimna. Przybują, przybują, wirują, wirują. Przybują, przybują, przybują. Było nas 14. Mój ojciec miał już dość, więc nazwał mnie Definitivo. Gdyby miał dość wcześniej, byłoby mniej gadu. Do zobaczenia na placu. Przyszłam do siostry. Za wcześnie? Ninola, siostra. Fiorello, wejdź. Dlatego potrzebuję czegoś na uspokojenie. Tegoroczny stos będzie większy niż zeszłoroczny. Wybierasz się na ognisko? Co grasz? Nową kompozycję. Posłuchaj. Obejrzymy ognisko i zaraz do łóżka. Doktor kazał ci się wcześniej kłaść. Doktor to dupek. Pójdę spać, kiedy będę chciał. Skończysz w szpitalu i tym razem cię zostawię. Przepuść mnie, to moje miejsce. Pacan. Przepuśćcie mnie. Ojciec może się opiekować setką dzieci, ale setka dzieci nie zaopiekuje się jednym ojcem. Chcę odpalić petardę. Nie ma mowy. Mogę
wskazuje i chce. Viva giudizio! Volpino, kochałaś się już dzisiaj? Ilu mężczyzn obsłużyłaś? Założę się, że moczyłaś fiuta w porannej kawie. To ona. Gradisco, jesteś najlepsza. Stańmy z przodu. Grizio, weź krzesło. Posadź na nim starą wieźmę. Ja ci dam. Zanieś je do domu. Stara wieźma. Idzie stara wieźma. Chcę ją poślubić, zanim ją spalicie. Na co się gapisz? Nie gapię się. Nie patrz, bo się za bardzo podniecisz. Przynieście petardy. Zapalcie stos. Płoń, stara wieźmo. Płoń zimo i mrozie. Nadeszła wiosna. Nie mam zapałek, ale twój ukochany ma. Zapalcie starą wieźmę. Viva giudizio. Mogę, rozkazuję i chcę. Gdzie drabina? Chcesz? To bierz. Szybko, palę się. W Stanach mają stosy wysokie na 100 metrów. Kiedy tam byłeś? Moi rodzice są Amerykanami. Skręcę ci kark. Gorsze bąki puszcza mój ojciec. Niech żyje wiosna. Robi wrażenie, co? Pewnie. Zima umiera i przychodzi wiosna. Już ją czuję. Wszystkiego najlepszego, hrabio. Napij się, dobrze ci to zrobi. Patrz, nawet twoja ciotka pije. Świetnie, Lallo. Nie wyglądasz na 60 lat. Twój brat zachowuje się jak błazen. Jest młody.
Patrzcie na skok tygrysa malajskiego. Urwę ci łeb, jak wrócimy do domu. Zgubił obcas. Do łóżka, bo cię wyślę do internatu. Oto Scureza di Corpolo. Początki tego miasta giną w mrokach dziejów. W miejskim muzeum znajdują się kamienne narzędzia, pochodzące z prehistorycznych czasów. Znalazłem malowidła na ścianach jaskiń w posiadłości hrabiego Lovignano. Pierwsza pewna data to 268 rok przed naszą erą, gdy miejsce to stało się rzymską kolonią i początkiem Via Emilia. I to również jest cechą tych ludzi, w których żyłach płynie rzymska i celtycka krew. Stąd ich żywiołowa, hojna i nieustępliwa natura. Dante, Pascoli, D'Annunzio. Wielu sławiło tę ziemię i wielu jej synów zasłużyło się dla sztuki, nauki, religii i polityki. Kim jesteś? Udajesz mądrale, ale nie masz jaj, żeby się pokazać. Pokaż się. Wyjaśnię ci wszystko twarzą w twarz. Panie adwokacie? Młodzieży? Spokój. Zajmujemy miejsca? Skoro pan nalega, dyrektorze? Kiepsko wychodzę na zdjęciach. Wy z tyłu stańcie na ławce. Co znowu DeSantis? To nie ja. Altina. Jest podobna do ciebie. Co się dzieje? Gigliozzi. Siadaj. Chwileczkę. Proszę się nie ruszać. Co to? Kamień. Wiem, ale jaki? Do procy. To jądro słonia. To wahadło. Każdy z was widział zegar z wahadłem. Jak on robi? Tik, tak. Tik, tak. Tik, tak. Tik, tak. Tik, tak. Dokąd udał się Tyberiusz, gdy zrezygnował z władania imperium? Na Capri. Kiedy zamordowano Agrypina? W 69. Dlaczego mnie pan nie słucha? To nie było w 69. W 59. Na pewno? Oczywiście, że tak. Wiedziałem. Na miejsce. Nie.
Nadejdzie dzień, w którym odrodzone Włochy staną na polu bitwy we własnej sprawie, a nie by bronić swojej ziemi dla innych, ich bronią. Państwo ucieleśnia wszechobecność ducha i nie może się urzeczywistnić w kościele. To pojednanie między państwem a kościołem nastąpiło za sprawą Demiurga, który zaprowadził porządek, żądając żelaznej dyscypliny i prawa do interwencji we wszystkich aspektach życia. On jest wybranym Synem Bożym, ponieważ ma tę samą moc, co Ojciec. Jest Duch Święty, ustanowiony na tym samym poziomie, co Ojciec i Syn. Czy to jasne? Dlatego Bóg jest w Trójcy jedyny. Porozmawiamy o wielkim Giotto. Czy wiecie, chłopcy i dziewczęta, dlaczego Giotto jest taki ważny dla włoskiego malarstwa? Powiem wam, ponieważ wymyślił perspektywę. Perspektywę. Proszę pani, mogę wyjść? Bobo puścił śmierdziela. Słucham? Nieprawda. Ja nie pierdzę. Alboino zawarł pokój. Gigliozzi, za drzwi. To nie takie trudne. Czemu przestałeś? Dobrze ci szło. Podaj. Zastanów się. X9 dodać pierwiastek z K3. To oczywiste. Przesuń się. Co ty zrobiłeś? Przeanalizujmy to. Co tu jest napisane? Chyba umiesz czytać. X9 plus pierwiastek z K3. Oto rozwiązanie. X1 równa się 140. X2 3 piąte całości minus różnica. Coś ty zrobił? Zwariowałeś? Bidello! Bidello! Eptane cron garpe sonton. Isse marpsamen posin. Keilio ienimen fones. Bella la lingua greca. Greka jest taka piękna i melodyjna. Emar psamen. Powtórz. Emar psa? No. Silenzio. Cisza. State un po' zitti voi altri. Jeszcze raz. Panie profesorze, mógłbym to usłyszeć raz jeszcze? Certo. Naturalnie. Emar psamen. Spójrz na język. Dotykasz nim podniebienia, a później wysuwasz. E poi cacciale fuori. Emar psamen. Coraggio. Emar psa. Cisza. Mar psa. Ha sentito? È difficile il greco. Greka jest taka trudna. Jak pan układa język? Non così fuori, tra i denti. Nie tak, między zęby. Così. Dai, oh, tak? Questo è giusto. Dobrze. E mar. Na miejsce. Quasi riuscito però. Chi è? Czyje to? Cicia. Porca il ciccio. Daj. Tylko jeden sztach. Senti, è vero che hai scritto una. To prawda, że Aldina porwała twój wiersz? Ma io ne ho scritto un altro. Napisałem już następny. Aldino, piękna z ciebie panna, niczym dziewanna. Więc serce moje bije jak szalone.
Bang! Ma sai che bel caldino che c'è fuori. Na dworze jest całkiem ciepło. La mamma della Aldina. Ja tam wolę matkę Aldiny. Ci sarà al mare stamattina. Fumanciu? Volpino! 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 Chodź tu! Cosa fai tu qui? Czego chcesz? Cos'è che vuoi? Ho perso niente. Zgubiłam kotka. Ah, sì? Ma guarda che qui non c'è. Tu nie ma kotów. Idź do domu. Brava, brava. Da casa, va. Fa caldo, eh? Gorąco, prawda? Ma voi non ci avete caldo. Nie jest ci gorąco? No guarda questa qui. Dziwna jest. Savonina, la casa. Idź do domu. Tu nie ma kotów. Principale! Szefie, Cegła napisał kolejny wiersz. Kiedy znajdujesz na to czas? Cegła, recytuj. Posłuchajmy. Jaki ma tytuł? I Matoni. Cegły. Mój dziadek był murarzem. Mój ojciec był murarzem. Ja jestem murarzem. Ale gdzie mój dom? Brawo! Rozumiem cię. Też byłem biedny, ale w końcu się dorobiłem. Nie można mieć wszystkiego od razu. Trzeba być cierpliwym i pracowitym. Praca popłaca. A my nie pracujemy? Basta! Dosyć. Nie ma picia przed zupą. Gdzie żeś to wyczytał? W niedzielnej gazecie. Ręce przy sobie. Brakuje łyżki. Zupa gorąca? Trochę. Chcę dużo. Dostaniesz swoją porcję. Chcesz jeszcze, Lalo? Trochę zostało. È giusta di sale? Wystarczająco słona? Sì, nonno. Vieni, tak, dziadku. Dai, mo. Ma già mangiato. Już jadł. Il babbo del mio babbo. Ojca mojego ojca nazywano wieprzem. Dożył 107 lat i ciągle mógł. No, nie pospiesz. Co znowu? E allora? E allora, ma imparé, wystarczająco słona? Che si deve mangiare? Trzeba jeść o 11 rano, zanim słońce będzie palić głowę. I o 16. Inaczej jedzenie zatruwa krew. E che ti va nel sangue. E te non mangi? Nie jesz? No. Nie. Che cosa avete fatto? Coście jej zrobili? Niente. Nic. Non m'hanno fatto niente. Nic nie zrobili. Do cholery. Wstaję o 4 rano. Cały dzień charuję jak wół. Wracam do domu, coś zjeść i widzę same ponure gęby. Więc nie zobaczysz ich więcej. Pora zdjąć garnek z ognia. Ma come pesa! Cos'è che c'hai? Non so niente! O co ci chodzi? No nic. Perché non mi va di mangiare? Zjedz coś. Nie chcę. Dlaczego? Bo nie. Chiudete quella porta. Zamknij drzwi, jest zimno. Sono ancora convalescente io. Kto to może być? A skąd mam wiedzieć? Sprawdzić? Tak. Myślisz, że mój tyłek to święcona woda? Kurczak mi wlazł w zęby. Zjadłbym jeszcze. Stój. Podam ci. Dodałaś mięty? No. Nie, szałwi. La salvia. Ale poczułeś różnicę. Sei accorto subito che c'è un altro saporino. Lalino ma wrażliwe podniebienie. Gino? Kto to? E allora?
C'è il cavalier biondo. Pan Biondi. Kuzyn biskupa? A me. Ma cosa avete? Siete sfondati! Co to ma znaczyć? Myślałby kto, że cię głodzę. Zio, co to jest? Wujku, patrz. Capirai che roba. Zio, fai te. Wujku, zrób sztuczkę. Quello bello, zio. Dai, zio, non molto solo. Guarda, titta. Titta, spójrz. Mo che bravo, signorino. Bravo. Difficile, vero, zio? To trudne, prawda? Sai. Buono sto Sangiovese. Dobre wino. Senti un po', carino. Gdzie byłeś wczoraj? Io? W kinie. Al cinema, babbo. Al Fulgo. E cosa na czym? Ziu. Amerykanie chcieli zająć terytorium Komanczów i budowali most kolejowy, ale Indianie strzelali do nich z łuków. To była masakra. To ja cię zmasakruję, kryminalisto. Jak cię złapię, wylądujesz w szpitalu. Aurelio, ludzie patrzą. Od jutra koniec z kieszonkowym. Będzie pracować dla mnie. A będziesz mi płacił? Młotkiem po głowie. Powiedz, kto spłodził tę kupę łajna? W jego wieku pracowałem od 3 lat. I oddawałeś forsę babci. Wystarczy. Chodźmy jeść. Wszyscy się z nas śmieją, nawet koguty. Będę robił, co mi się podoba. Tak, wasza królewska mość. Podaj mi talerz brata. Odstaw go. Co takiego zrobił? Zaraz ci pokażę. Co on zrobił? Co zrobił twój brat? Nie wiem. Kapelusz pana Biondiego. Był wczoraj w kinie. Powąchaj. Wiesz, czyja to sprawka? Tego Bachora, twojego syna. Nasikał z balkonu prosto na głowę Biondiego. To mnie kosztowało 3 wypłaty. To na pewno tamte łobuzy. Dosyć. Przestań go bronić. Para małych kryminalistów. Źle ich wychowujesz. To sam ich wychowaj. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Dłużej nie wytrzymam. Oszaleję. Pozabijam was. Wsypię wam strychninę do zupy. Ale najpierw siebie zabiję. Zobaczysz. Zabije się. A invece! Mamma sto prima io! Wujku, spójrz na tatę. Dlaczego mnie to spotyka? Co takiego zrobiłem? Niech to szlak. Co robisz na podłodze? Wieczór, panie dyrektorze. To gradiska. Jeśli arcybiskup wyda pozwolenie na sprzedaż świętych obrazków w szkołach, załatwimy tę sprawę między nami.
Kiedy będzie wyświetlana Dolina Miłości z Garym Cooperem? W przyszłym tygodniu. Kiedy twój książę przyjdzie do twojego łóżeczka? Poobrywam ci uszy torebką. Dormito. Spadaj, Giudizio. To było urocze. 13 wiek, doskonały stan. Przepraszam, dokończę później. Lalo, telegram ze Sztokholmu od Białego Pióra. Przyjedź natychmiast. Nie mogę bez ciebie żyć. Inga. To ta z wystającymi zębami? Pojedziesz? Tam jest okropnie zimno. Jeśli je zastrzelę, nazwą mnie mordercą. Mógłbym je wrzucić do wapna. Nie zostawiłbym mamy dla tej dziewczyny. Spójrz na nowe panienki. Ej, guarda! Widzisz te w kapeluszu? Jestem tutaj. Ja też. Mają święte prawo tu być. Był cudownym człowiekiem. Słodki ciężar. Dobranoc, królu Vittorio. To pomnik zwycięstwa. Często go odwiedzaliśmy. Śniłem o nim co noc. Wychodzę. Jeśli się napijesz, nie możesz pójść do komunii. Pić można, tylko nie wolno jeść. I powiedz, że jesteś kryminalistą. Że denerwujesz rodziców i się odszczekujesz. I przeklinasz. Rozumiesz? Kto pierwszy? Kiedy ostatnio się spowiadałeś? W Boże Narodzenie. Szanujesz rodziców? Tak. Nie tak. Białe kwiaty po jednej stronie, żółte po drugiej. To kwestia estetyki. Szanujesz rodziców? Tak, ale oni mnie nie szanują. Biją mnie. Musiałeś ich rozgniewać. Kłamiesz? Kiedy muszę? Małe kwiatki do małych wazonów. Czego pożądasz? Mój kumpel ma płaszcz z metalowymi klamrami, taki jak detektyw z filmu. Dotykasz się? Czy wiesz, że święty Ludwik płacze, kiedy się dotykasz?
Niech sobie płacze. Nic nie powiem, bo ksiądz doniesie ojcu. A ty się nie dotykasz? Jak można tego uniknąć przy sprzedawczyni z trafiki, która okłada towar i pyta... Eksportowy? Albo przy matematyczce, która wygląda jak lwica. Jak można się nie dotykać, kiedy na ciebie patrzy? Co oglądamy w dzień świętego Antoniego, gdy błogosławimy zwierzęta? Owcze tyłki? Widzisz, jak na mnie patrzy? Jak mogę mu powiedzieć o Wolpinie, kiedy naprawiałem jej rower? Wie ksiądz, że ludzie całują się, wkładając i wyjmując języki? To ja zadaję pytania, nie ty. No i jeszcze Gradiska. W zeszłe lato. Widziałem, jak szła do kina. Ja po prostu... szaleję za Gradiską. Chcę mieć taką żonę. Była sama. Tuż przede mną. Przesiadłem się. I znów się przesiadłem. I znów. I w końcu. Szukasz czegoś? Siedziałem tam jak pacan. Ojciec Baloza nie rozumie takich rzeczy, więc powiedziałem, że... Dotykałem się raz. Trochę, ale zaraz pożałowałem. Był bardzo zadowolony. Zadał mi trzy Ojcze Nasz, trzy Zdrowaś Mario. I było po wszystkim. Dotykałeś się? Spójrz na te oczy. Pewnie, że tak. Raz, w garażu. Dotykaj mnie. Jean Harlow. Gradiska. Cycki sprzedawczyni tytoniu. Cyrkówka. Która? Ta w sieci. Aldina. Aldina jest moja. Baczność.
Towarzysze, uczcijmy Duce. Oddajmy Duce honory faszystowskim pozdrowieniem. Chwała Imperium Rzymskiemu. Pokazało nam drogę przeznaczenia, którą podążają faszystowskie Włochy. Dajcie mi go dotknąć. Mieszkańców ma legitymację partyjną. Mamy 1200 młodych faszystów, 3000 młodych Włoszek i 4000 synów Wilczycy. Ten wspaniały entuzjazm czyni nas młodymi, a zarazem dojrzałymi. Młodymi, ponieważ faszyzm odmładza naszą krew starożytnymi ideałami. Co mogę powiedzieć? Mussolini ma takie wielkie jaja. Dzisiaj, 21 kwietnia, obchodzimy powstanie Wiecznego Miasta. To oznacza, że musimy szanować pomniki i ruiny, które Rzym nam zostawił. To właśnie robię, mimo szykan spotykających mnie. Dlaczego nie widzimy w tym wspaniałym dniu włoskiego słońca, którego nikt nam nie odbierze? Znaku, że niebiosa stoją po naszej stronie. Mirando? Mirando! Kto zamknął bramę? Ja. Dlaczego? Dobrze wiesz. Otwieraj, mam coś do zrobienia. Zostaniesz w domu. Gdybym chciała być wdową, sama bym cię zabiła. Udusiłabym cię fularem. Myślisz, że boję się tych wszy w czarnych koszulach? Dawaj klucz. Niech to. Dlaczego, kiedy jest wiec, muszę siedzieć w domu? Mam tego dość. Uno! Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, uno, due, tre, quattro, cinque. Gioventù granitica. Ta młodzież jest twarda jak skała. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Niech żyje Duce! Młody faszysto Ciccio Marconi. Czy chcesz poślubić młodą Włoszkę Aldinę Cordini? A czy ty, młoda Włoszko Aldino Cordini, chcesz poślubić młodego faszystę Ciccia Marconiego? Brawo Ciccio! Vive Ciccio! Towarzysze, mówi się chleba i pracy, ale czy chleb i wino nie są lepsze? Za naszego towarzysza. Trudny strzał.
Rzeczywiście, Wasza Ekscelencjo. Nie chciałbym być jego przeciwnikiem. Kto zgasił światła? Attilio, zapal świeczkę. Co mówisz? Cisza. Co to takiego? Hymn wywrotowców. Skąd dochodzi? Niewiarygodne. Pokaż się, tchórzu. Wszyscy do domu. Zamknąć okna. Do środka. Jazda do domu. Ehi! Jest na dzwonnicy. Dai, vieni a casa! Campanile! Nie sul campanile! Jesteśmy faszystami. Walczymy z komunistami. Jesteś wolny. Wracaj do domu. Widzisz? Faszyści nie są tacy źli. Włos ci z głowy nie spadł. Prawie zaproponowaliśmy ci kawę. Dobranoc, chłopcze. Przyprowadźcie go tu. Zdejmij kapelusz. Przepraszam, to przyzwyczajenie. Dlaczego nie używasz rzymskiego powitania? Nie wiedziałem, że to konieczne. Nie znam się na polityce. Siadaj. Nie znasz się na polityce. Ale podobno powiedziałeś, jeśli Mussolini będzie to ciągnął, to nie wiem, co będzie. Co miałeś na myśli, mówiąc, nie wiem, co będzie? Nigdy tak nie powiedziałem. Zwykle mówię tylko o pracy. Może powiedziałem, nie znam się na polityce, nie wiem, jak działa. Czy to groźba? Skądże? Nie wierzysz w faszyzm? Wierzę. Uprawiasz wrogą propagandę? Nie mam powodu. Nic nie wiesz o gramofonie? Gramofonie? Odpowiadaj! Wyrwali mnie ze snu. Nie założyłem nawet krawata. Krawata czy anarchistycznego fularu? Jakiego fularu?
Senti un po'. Vuoi fare? Wypijesz z nami za zwycięstwo faszyzmu? O tej porze? O tej porze. Durnie. Wystawiacie naszą cierpliwość na próbę. Wypij za zwycięstwo faszystów. Faszyzm służy waszemu dobru. Niech was szlak, banda ignorantów. To olej, rycynol. Pij. Co takiego zrobiłem? Co robicie? Zostawcie mnie w spokoju. Che cosa fai? Lasciami! Cosa fate? Perché? No! Stavolino! Otwórz gębę! Apri la bocca! Apri la boccuccia! Su, da bravo, mi vuoi fare arrabbiare! Nie denerwuj mnie! No, bevi, bevi, che ti fai. Pij do dna! Bevi, bevi. Guarda come deve ridursi un człowiek w jego wieku, co za wstyd! Cosa, vergogna! Mu cosa fai? Mi vomiti sulle scale! Żygasz mi na buty? È questo che ci ha dolore. To nas właśnie smuci. Całkowity brak zrozumienia. Dlaczego? Jeszcze trochę. To ci przeczyści umysł. Zapłacisz mi za to. Przyślij rachunek. Już druga. Aurelio. Co się stało? Nie słuchasz mnie. Wstawaj. Wysusz się. Żebyś się nie przeziębił. Tato? Do łóżka. Co za smród. Jeśli donosicielem jest ten, którego podejrzewam, to niech lepiej się wynosi na inny kontynent, bo pożre go żywcem. Zdradziecki sukinsyn. No! Grand Hotel. Nazywam go Starą Damą. Przychodzę tu co roku, by pić nektar miłości. Daje radość i oczekuję w zamian radości. Tylko ja jeden w mieście odwiedzam Grand Hotel. Podobno Gradiska była tu kiedyś w związku z tą nieprawdopodobną historią, po której zaczęto ją tak nazywać. Naprawdę ma na imię Ninola. Ale 3 lata temu nie zawieść nas. Książę to przystojny mężczyzna. Jeśli będzie zadowolony, wspomnij o pracy w porcie. Wystarczy jedno jego słowo. Bądź miła. Mów po włosku, to prawdziwy książę. Nie byle dupek. To wspaniała okazja dla ciebie i dla portu.
Signor principe, gradisca. I tak Ninola stała się gradiską. Nie sądzę, by w tej historii było źdźbło prawdy, ani w tej opowiadanej przez Bishayna. To notoryczny kłamca. Co dzień wymyśla coś innego. Kilka lat temu zawitał do nas emir z 30 konkubinami. Emir co noc zamykał 30 pokoi na 4 spusty. Tylko to jest prawdą. Reszta historii nie trzyma się kupy. Głupek twierdzi, że każdej nocy fasolka, oliwki, prażone pestki melona. Już nadchodzę, dziewczynki. Słodki Jezu. Twierdził, że było mu bez różnicy, ładne czy brzydkie. Tej nocy zaspokoił 28 z nich. Wujku? Jesteś Polką? Tylko Polki mają w oczach taki ogień. Wujek świetnie tańczy. Komendancie? Panie? Musisz być Czeszką. Tylko one mają taki ogień w oczach. Ja znać włoski. Michelangelo, Fangulo i Sole Mio.
wieczór. Wynoście się stąd. Kelner dupa. Widziałaś morze? Chodźmy. Leopardi pisze wiersze. Znasz Leopardiego? Nie. Jestem tu po raz pierwszy. Dante Alighieri tutaj? Leopardi tutaj. A nawet tu. Ah, buono. Skol. Jak poszło? Świetnie. Z Niemkami zawsze idzie łatwo. Szaleje za mną. Pozwoliła na to i owo. Wujku? Wujek Teo był bratem taty. Latem zawsze braliśmy go na wycieczkę. Idzie. Ciao, zio. Witaj, wujku. Co słychać, Teo? Jest szczęśliwy. Dobrze wygląda. Jak się masz? A ty? Dobrze. Chodzę do szkoły. Dzisiaj zjemy na farmie passatelli. Spójrz, tato jest tutaj. Ale z niego przystojniak. Pocałuj mnie. Co z nim? W normie. Wyrósł, prawda? Jak się czujesz? Znacznie lepiej. Mamma, ciastka. Wujku, mamma kupiła ci ciastka. Wrócimy przed nocą. Zapal sobie. Ojciec Pocaja jeszcze żyje? Zmarł 10 lat temu. Minął szmat czasu. W zeszłym roku żył. To był Don Amedeo. On też umarł? Nie, żyje. To właśnie chciałem powiedzieć. Widziałem go w zeszłym roku, jak szedł z pękiem kwiatów. Ciekawe, dokąd zmierzał. Teo był ślicznym chłopcem. I bez obrazy, Aurelio, ale lepiej sobie radził w szkole niż ty. Przyznaję, to prawda. I dalej tak jest. Lubisz być z nami, Teo? Wujku, może jest tam. Wygląda jak błękitna wstęga. Tato, mogę poprowadzić? Nie. Pozwól. Po raz pierwszy muł poprowadziłby konia. Tu jest skrót. Okropna droga, w sam raz, żeby rozwalić powóz. Coś nie tak? Co tam masz w kieszeni? Kamienie.
Nie ciężko ci? Są piękne. Zatrzymać powóz. Teo, musi siusiu. Skoro musi. Uważaj przy schodzeniu. Ty też? Tylko nie za długo. Ojciec mojego ojca mawiał: chcesz być chudy jak komary? Sikaj długo na moczary. Byś zdrowo żył? Sikaj ile masz sił. Jak tu pięknie. Ile lat ma klacz? 3. Ma tylko jedną wadę. Nie cierpi gwizdu lokomotywy. Na stacji trudno ją utrzymać. Zapomniałeś rozpiąć rozporek. Wujek zsikał się w spodnie. Mówili, że z nim dobrze. Nie rozpiął rozporka. Zapomniał. To prawda, może wygląda jak błękitna wstęga. Zsikałeś się w spodnie. Cicho. Nieważne, przebierzesz się na farmie. Chodź tu, bo rzucę się pod koła. Siadaj ty, kryminalisto. Pyszne. Idźcie obejrzeć strumień. Mój syn i ja posiedzimy tu i wypijemy po szklaneczce wina. Ale tylko po jednej. Wiesz, co zrobię? Utnę sobie drzemkę. Dobrze. W cieniu nic ci się nie stanie. Piękne jajko, prawda, Teo? Mógłbym je oglądać godzinami. Jak natura tworzy takie doskonałości? Bóg ją stworzył, nie taki ignorant jak ty. Nie denerwuj mnie. Do zobaczenia. Polegam na tobie, tato. Migino, daleko ten strumień? Patrz, hipnotyzuje go. Oliwa! Oliwa! Ta ropucha wygląda jak ojciec Baloza. Vai bello! Come? I jakie? Wspaniałe. Nie będzie po nim kaca. Postawimy je tu. Zostaw ten kamień. Niegrzeczne chłopaczysko. Wiem, jak się nazywasz. Wujek wszedł na drzewo. Co mówi? Nie słyszę. Wujek wszedł na drzewo. Chcę kobiety. Chcę kobiety. Skąd ja ci wezmę kobietę? Wujek tam jest. Schodź, Teo, bo coś ci się stanie. Biegnij po drabinę. Tak go pilnujesz? Jak się tam wdrapał? Pójdę na górę. Ściągnę cię na ziemię. Jak on tam wlazł? Jak spadnie, połamie wszystkie kości. Idź do domu i nie baw się w aktorkę. Jak on to zrobił? Piliśmy wino i nagle... wdrapał się jak kot. Co ty wyczyniasz? Rzucasz kamieniami w swojego staruszka? Dosyć!
No dai, non fare così anche te. Zejdź, Teo. Twój brat jest zły. Złaś. Chcę kobiety. To naturalna potrzeba. Ma 42 lata. Kiedy ja byłem w jego wieku... Wystarczy, Teo. Złaś. Celny strzał, prosto w głowę. W sam środek. Wchodzę na górę. Tylko we mnie nie rzucaj. Zabierzemy kilka ptaszków do domu. Chcesz nas pozabijać? Wchodzę. Jeśli rzucisz we mnie choć jednym, pożałujesz. Morderca. Mam nadzieję, że ktoś cię kopnie. Chryste, i co teraz? Jestem dupa. Ostatnia dupa. Wracamy do domu. Woźnica, proszę zaprzęgać. Wracamy do domu. Zostawicie go tam? Tak, proszę zaprzęgać. Babo! Tita! Tato? Tita? Zawołaj swoją matkę. Gdzie ona jest? Zostawisz go? Dobrze mu tak. Jedźmy. To mój syn. Chcę kobiety. Miranda! Złaś. Tylko udajemy. Aurelio, podsadź mnie. On zejdzie. Miranda! 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 Wszyscy do powozu. Odjeżdżamy. Teo, co robisz? Zostajesz? Jedziemy. Już późno. Robi się ciemno. Kto cię odwiezie? Zostajesz? Świetnie, papa. Teo, złaś. Venite giù! Teo, na miłość boską, zejdziesz czy nie? Odjeżdżamy. Do widzenia, wujku. On nas dzisiaj pozabija. Wysiadajcie, natychmiast. Bez gadania. Czemu płaczesz? Jedź do szpitala i wezwij pielęgniarzy. Wracaj szybko, bo rzucę się do studni. Czemu płaczesz? To jest komiczne. Posłuchaj go, Mirando. Biedny chłopak. Lepiej ci? Chcę kobiety. Dłużej nie wytrzymam. Niech się przymknie. Mam dość. Tato? Czego? Wezwać Wolpinę? Babo, guarda! Patrz, przyjechali. Mama, sono arrivati. Buonasera, dottore. Ma che è successo? Co się stało? Wlazł na drzewo. Ładne miejsce. Pańskie? To tylko stara farma. Siedzi tam od 5 godzin. Schował się w liściach.
Co mu zrobiliście? Nic. Krzyczy i rzuca kamieniami. Mam nadzieję, że nie zostanie taki do końca życia. Zakonnica Kurdupel. Byłoby źle dla nas, a dla niego jeszcze gorzej. Zażywasz świeżego powietrza? Wejdzie na drzewo? Złaź. Nie zamierzam grać w te głupie gry. Przekonała go. I nawet jest zadowolony. Teo? Eccolo qua. Oto on. Szedłeś tam, żeby spróbować starych sztuczek? Co tam robiłeś? Liczyłem, ile wyrosło nowych figowców. Czasem jest normalny, a czasem nie. Jak każdy z nas. Pa, wujku. Trzymaj się. Widać stamtąd dom Gigina. Dawno go nie widziałem. Między 23 a 24. Na łodzi kagety. Jest wysoki na 30 pięter i ma 14 kominów. Co pirat mógłby zrobić z takim statkiem? Gdzie Ronald Coleman? Nie widzę go. Gradiska. Hurra dla Gradiski. Witaj, siostrzyczko. To nasz parowiec. Oh, you wonderful Gradiska. Dokąd wybierają się ci ludzie? Dokąd zmierzają z bijącymi sercami? Dzisiaj jest ważny dzień dla naszego kraju, naszej ojczyzny. Wyruszamy. Jeśli mnie puścisz, pożałujesz. Chciałbym ci powiedzieć, ale nie mogę. Dokąd oni się wybierają? Jak daleko będzie od nas? 8 kilometrów. Ale dzięki Galileuszowi będzie się zdawać, że tylko 400 metrów. Avvocato! Panie mecenasie, ile on waży? 2,5 raza tyle, co Grand Hotel. Plus łuk Augusta. Płyń, królowo mórz, przez ocean przeznaczenia. Będę za tobą podążał, patrząc na lśniący świt. Zbliż się do matki. A panią proszę bliżej syna. Woda jest lodowata. Mam jaja jak orzeszki. Płyniesz dalej? Jasne. To styl wolny. Voglio ballare con te tutta la noce così. Il terzo giorno vado là con la mia. Trzeciego dnia gwizdałem jak zwykle. I nagle wynurzył się delfin. Spojrzał na mnie i zawołał: mamma. Co za bzdury. Delfiny są inteligentne. Tak mówi mój dentysta. Spójrz, na niebie są miliony i miliony gwiazd. Jezu Chryste, jakim cudem one się tam trzymają?
Jak się buduje dom, bierze się cegły i zaprawę. Ale tam, gdzie stawia się fundamenty, to nie konfetti. Śpisz? Odpowiedz. Zimno ci? Dać ci kurtkę? Weź moją. Okryj się nią, bo zmarzniesz i będziesz narzekać. Długo jeszcze? Już pierwsza. Skąd mam wiedzieć? Może się spóźnia. W końcu płynie z Ameryki. Chrzańcie się wszyscy. T'ho fatto gli auguri. E ogni volta mi sono illusa. Zawsze miałam nadzieję. I nic się nie zdarzyło. A teraz? E così. Ma lo sai quanti? Ile mam lat? 52. 52? Non mi vergogno mica dire la verità. Nie wstydzę się prawdy. Dico sempre. Rzeczywiście dodawałam sobie kilka lat. Ale mam 30. Myślałem, że 17. Vorrei un incontro di quelli. Pragnę tej jednej chwili, która trwa wiecznie. Pragnę rodziny, dzieci, męża, z którym porozmawiam przy kolacji i z którym będę się zawsze kochać. Czułość jest ważniejsza od miłości. Ona mnie przepełnia. I kogo miałabym nią obdarzyć? Dlaczego płaczesz? Jest bardzo wrażliwa. Ma rację. Mężczyźni są tacy sami. Nie płacz, kochanie. Jest. Babo! Tato? Rex! Rex! Wiwat Rex! Najwspanialszy twór reżimu! W imieniu władzy życzę ci bezpiecznej podróży! Niech żyją Włochy! Jaki on jest? Nic nie widzę. Będę się trzymać ogrodzenia. Ostatni raz taka mgła była w 22 roku. Soltanto nel 22 c'è stata una nebbia così. Piano, ferma! Uwaga! Tam ktoś jest. Niech to. Gina! Gina? Gina! Gdzie ja jestem? Jakbym był nigdzie. Jeśli tak wygląda śmierć, no nie ma się czym przejmować. Wszystko zniknęło. Ludzie, domy, ptaki, wino. Niech cię. Dino! Dino? Nie mogę znaleźć domu. Ma come dove siete? Stoisz przed nim. Jest tam. E lì?
Grazie. Ma dove vai? Dokąd idziesz w taką mgłę? Do szkoły. Ma guarda. Byłem w Norwegii. Dwie kobiety. Piękne, ogromne. Norweżki. Fasola, oliwki, prażone pestki melona. Otwarte. Ostatni to ciul. Nazo, miej na wszystko oko. Coś wspaniałego. Jesteś ukochana. Aldino? Chcesz wiedzieć, kto to był? Wiemy, Campari. Poznałem go na wyścigu w Monzy.
Uważaj, Lalo! Co to? Che cos'è, Lalo? Un'orecchia! Ucho! Guardate, un'orecchia! Hai permesso? Mogę wejść? Zamknięte. Mogę? Buonasera. Cos'è che vuoi? Czego chcesz? Una nazionale. Papierosa. La posso aiutare, signore? Pomóc? Ma sta buono che non gliela faccio. Nie dasz rady. Come non ce la faccio? Jak to nie? Io posso alzare anche... Podnoszę 80 kilo. Questa volta ho preso in braccio anche il mio babbo. Questo è da ridere. Ma perché no? Ile pani waży? Lei quanto pesa? Nie wiem. Ma non lo so. Vuol vedere... Mógłbym panią podnieść. Ah, sì? Vediamo. Pokaż. Guardi, naprawdę mogę. Vediamo. Sprawdźmy. Gioco. Głuptasie, postaw mnie. Ce l'ho fatta. Ma sei forte. Silny jesteś. Adesso la podniosę panią jeszcze raz. Guardi. Vediamo, adesso basta. Wystarczy. Mettimi giù, basta. Stia buona. Perché me l'hai... Di no. Basta. Ma cosa fai? Mi fai cadere. Tylko mnie nie upuść. Jesteś szalony. Sono proprio pazzo, sai. Co się ze mną dzieje? Ma cosa mi successo? La testa. Hai visto? Qua c'è ma te... Ce l'ho fatta. Chodź tu. Rozpal mnie, tylko trochę. Si. No dalej. Daj. Weź i tego. Nie dmuchaj, zsi. Tak dobrze? Tak, słodziutki. Miałeś ssać, idioto. Zostaw. Wychodź, muszę zamykać. Czego chciałeś? Papierosa? Dam ci jednego. Uciekaj. Non ce la faccio. Nie dam rady. Dai, allora. Dai, passa. Idź już. Buonasera. Su, bevi, che ti fa bene. Cota, ma... Gorące. Takie ma być. Aiaio, mamma. C'è una mosca, mamma. W pokoju jest mucha. Bella la mosca. Lì. Gdzie? È là. Była tu. Era lì. L'unica casa che c'è. To jedyny dom z muchami latającymi w zimie. Mamma. Jak to było z tobą i tatą? Co? Jak się poznaliście? Jak się zakochaliście? O co ci chodzi? Zresztą, kto by pamiętał? Twój ojciec kiepsko komplementuje. Pracował u Saludeciego. Moja rodzina miała trochę grosza. Nie brano go pod uwagę. Uciekliśmy bez słowa. Siamo scappati di casa.
kiedy po raz pierwszy cię pocałował? A chiaro se ti discorsi ti. Co to za pytanie? E poi non so neanche se ce lo siamo. Nie pamiętam nawet, czy był ten pierwszy raz. Za pierwszym razem po prostu zdjął kapelusz. To było maksimum jego możliwości. Nie tak jak dzisiaj, kiedy wszystko może się zdarzyć. Ja nic nie robię. Nie odkrywaj się. Nosisz jeszcze krótkie spodenki. Więc daj mi nosić długie, jak inni. Jacy inni? Gino? Poproś lekarza, żeby przyszedł jak najszybciej. Niech i ciebie zbada przy okazji. Biegnij. Będę wysyłał listy, kiedy zechcę. Do Afryki. Zostanę lekarzem. W Afryce. Pożałuję. Pada śnieg. Faktycznie. Jak tak będzie padać, odwołają lekcje. Góry są całe białe. Mokry, nie będzie się lepił. Wynocha, uciekaj. Stój. Wróble. Czekaj, idę z tobą. Tito? Patrz, jak pada. Otwórzmy okno. Jak pięknie. Ja też chcę. Do diaska. Pada już czwarty dzień. Zapamiętamy ten rok jako rok Wielkiej Śnieżycy. Jeśli wyłączyć epokę lodowcową, to pierwszy raz, kiedy tak napadało w naszym mieście. To pewnie jakiś chłopiec. Jak mówiłem, następujące lata były niezwykłe. 1541, 1694, 1728, 1888, gdy 13 lipca spadł śnieg. Gdzie ona jest?
Come sta la tua mamma? Co u twojej matki? Adesso sta meglio. Znacznie lepiej. È ancora all'ospedale. Jest jeszcze w szpitalu, ale niebezpieczeństwo minęło. Sono contento, poverina. Cieszę się. Pozdrów ją ode mnie. Quando vai a trovarla, buona la tua mamma. Twoja mama jest dobra. Częstuje mnie zupą i szklaneczką wina. Buona. Mamo? Ciao, Miranda. Witaj, Mirando. Come stai? Jak się czujesz? T'ho portati garofi. Przyniosłem kwiaty. Sì, come stai? Dziękuję. Ciao, Aurelio. Witaj, Aurelio. Ma che belli. Są prześliczne. Mi ero messo un po' alla finestra. Patrzyłam przez okno, ale już się kładę. Prosto bene. Dzisiaj czuję się lepiej. Che bel colore. Jakie ładne kolory. Hai caldo, mamma, con questo? Nie ciepło ci w tym? Avete mangiato? Jedliście coś? Sì, sì. Tak. Ciągle denerwujesz ojca? Co chwilę obrywam. W końcu oszaleję. Ładny ogród. Nie widziałem go wcześniej. Drzewa wyglądają jakby kwitły. Ciągle pada. W sumie to masz szczęście. W taką pogodę miło poleżeć w łóżku. Ojciec wraca zmęczony po pracy. Nie denerwuj go. Nie rzucajcie lodem. Ja ci pokażę. Pada śnieg, wieje wiatr. Tu w klasztorze każdy rad. Głupek. Ta jest podkręcona. Na gradiskę. Tylko nie w gradiskę. Dajcie jej spokój. Dosyć. Poddaję się. Powariowaliście? Zbijecie szybę. Kto to? Co to? Paw hrabiego. Jest tam. Leci tutaj. Złapiemy go? Co za pióra. Co się stało? Powiem ci w samochodzie. Dlaczego? Dokąd jedziemy? Niedaleko. Do gospodarstwa Zaire. Przyjechał jej krewny z Ameryki. Chce się przywitać. To czemu tutaj nie przyjedzie? Co to za krewny? Ciocia nie żyje.
Coraggio. Bądź dzielny. Coraggio. Titta, no. Non fare così. Nie bądź taki. Otwórz. Nie. Nie otworzę. Ego sum resurrezione vita, mi credi in me, et si anti mortus fuerit vive, et è svenuto. Lalo zemdlał. Guarda, lo ci si sente. Wujek, źle się czuje. Zabierzcie go do burdelu. In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Tato, przeżegnaj się. Come va? Lepiej ci? Miranda. Falli mettere a posto. Na miejsca. Gdzie środki? Niech żyje młoda para. Batipali już od rana. Po pijaku nieźle rymujesz.
Gradiska odchodzi. Czasem ci dokuczaliśmy, ale żal nam, że odchodzisz. Będziemy tęsknić. Milczenie jest złotem, a srebrem mowa. Niech młodzi żyją długo, jak ta święta krowa. Nasza gradiska nas zostawia. Znalazła swojego Garego Coopera. Chociaż Gary to kowboj, a Mateo karabinier. To miłość pozostaje miłością. Powodzenia, gradisko. Wiwat, młoda para. Dzisiaj spełniły się wasze marzenia, ale doszedł obowiązek mieć dużo dzieci. Za waszą rodzinę, kościół i ojczyznę. Wypijmy ostatni wspólny toast. Zdjęcie. Robimy zdjęcie. Daj mi lusterko. Jaka piękna ta Ninola. Czemu płaczesz? Pan młody musi się trochę odsunąć. Stańcie w słońcu. Zaraz zacznie padać. Uśmiech. Nie przewracaj się na nas, pijaku. Wymyśliłem kolejny wiersz. Świat jest pełen pięknych rzeczy, temu nikt z was nie zaprzeczy. Idę. Już nie pada. Siedź i graj. Mokra panna młoda to szczęśliwa panna młoda. Viva Italia! Dziękuję. Jak sobie poradzisz tak daleko stąd? Żegnajcie. Zjadłem 4 talerze zupy, 2 kurczaki i 3 metry kiełbasek. Nazo? Wracam do domu. Zaczekaj, jadę z tobą. Mój bukiet. Żegnajcie. Kocham was. Gradiska wyjeżdża. Żegnaj. Żegnaj, gradisko. Fiaty Topoli. Gdzie Tita? Idziecie połowić w porcie? Tita już dawno poszedł. Wersja polska na zlecenie HBO Sun Studio Polska. Tekst Agnieszka Figlewicz. Czytał Piotr Borowiec.